Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Auron, a my porozmawiamy sobie dzisiaj na temat 18 odcinka Shingeki no Kyojin sezonu 3. Jest to szósty odcinek drugiej części i wygląda na to, że jesteśmy po raz kolejny w sytuacji, gdzie Shingeki wpada w taką serię bardzo dobrych odcinków, które trzymają w napięciu i po prostu powiem wam szczerze, że ja od 3 tygodni, no od 2, ale teraz jest już 3 tydzień i prawdopodobnie jutrzejsza niedziela będzie wyglądała tak samo, ale ja od 3 tygodni, no już niech będzie te 3 tygodnie, bo powtarzam się, myślę cały czas, niedzielę generalnie nie jestem w stanie się na niczym konkretnym skupić, nie jestem w stanie grać, nie jestem w stanie tworzyć, nie jestem w stanie nic robić, bo po prostu czekam na kolejny odcinek Shingeki. A teraz troszeczkę się opóźniła ramówka w Japonii, przez co u nas odcinki są no gdzieś koło 22, 23 nawet, więc czeka się długo i człowiek się niecierpliwi. I tak samo jak czekałem na ten odcinek, tak samo czekam na odcinek następny, ale przechodząc do tego odcinka. Tytuł mojej recenzji to jest Decyzja. Tytuł tego odcinka to jest Midnight Sun. Można to nazwać Słońce o północy. Ja sobie dopisuję sam znaczenie do tego rozdziału, dlatego że nie będę oszukiwał, że sam... Tak, zdejmuję sobie teraz skarpetki, bo dopiero co wróciłem z pracy. Tak, wyrzuciłem skarpetki na ziemię. Taki jestem higieniczny. Nie warto było zdejmować skarpetki. Dobra, nieważne. Słuchajcie, więc ten odcinek uważam, że Słońce o północy jest takim bardzo dobrym kontrastem między słońcem a nocą, tak? To jest chwila tak naprawdę mroku w ciągu dnia. Jeśli myśleliście, że odcinek poprzedni był mroczny, to tutaj dopiero się dzieje mrok. I to jest prawdziwy mrok. Zacznijmy od jednej bardzo istotnej rzeczy, która mi się od samego początku rzuciła w uszy. To, że ten odcinek nie ma praktycznie żadnego soundtracku. W 2 momentach, jeśli się nie mylę, leci jakakolwiek muzyka. I to, o czym świadczy, o ile w takim Tokyo Ghoulu, co krytykowałem, jeśli chyba chodzi o 12 odcinek Tokyo Ghoul RE, że tam w bardzo smutnej scenie nie leciała muzyka, i tam chcieli zrobić tę scenę jako taką, no, bardzo wytłumioną, tak? Bo brak muzyki też jest pewnym rodzajem dźwięku, też jest pewnym sposobem na zbudowanie atmosfery, zbudowanie klimatu. Ale co w Tokyo ogólnie wyszło, to w Shingeki no Kyojin w tym odcinku udało się perfekcyjnie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mieliśmy może nie tyle cały czas poczucie jakiejś grozy, ale... poczucie beznadziejności. Beznadziejność to jest to słowo, które najbardziej mi tutaj opisuje atmosferę tego odcinka. Bo... i przechodząc jakby do meritum tego odcinka, bo jeszcze sobie później wrócimy do początku. Ten odcinek to jest odcinek o tym, że Rivai podejmuje pewną decyzję. Bo mają strzykawkę z tytaniczną tą substancją, tak? O której ona miała być tą kartą przetargową, tak? Wspominałem o tym 2 odcinki temu, wspominałem o tym odcinek temu, że tak naprawdę to ona ma zostać użyta, żeby ludzkość zdobyła przewagę. Po to ona jest, tak? Spodziewałem się, czekałem wręcz na moment, w którym zostanie ona użyta. I w poprzednim odcinku z góry założyłem, że wiem, na kim będzie użyta. Że skoro to Armin został spalony, pokonał kolosalnego tytana w gruncie rzeczy, dając się praktycznie zabić, to, że na nim zostanie użyta ta strzykawka i że tutaj nie ma żadnej dyskusji, że po prostu na nim użyją i tyle. Ja myślałem, że o tym będzie ten odcinek. Okazuje się, że... Okej, to się stało, ale... jakby cały ten proces, który do tego doprowadził, to jest zupełnie inna bajka niż to, czego ja się spodziewałem. Ja się spodziewałem, że Armin powie, Rivai, dawaj strzykawkę, wbijamy w Armina, nie ma bata, nie? W ogóle nie spodziewałem się, co się stanie z Erwinem. Nie spodziewałem się, autentycznie. Jakoś, jakimś cudem mnie te spoilery ominęły. Nie wiedziałem, że ten rudy typek przyniesie Erwina. To znaczy, dobra, spodziewałem się, że go przyniesie, bo widziałem to na preview, wszyscy to widzieliśmy. Ale...
nie oczekiwałem tego, że w tym momencie Levi może nie tyle będzie rozdarty, bo on był skierowany w pewnym momencie ku jednej konkretnej decyzji. Ale ta decyzja przez cały odcinek tak naprawdę była, najpierw się wahała między jednym a drugim, a później ostatecznie kompletnie uległa zmianie. Myślałem, że Erwin nie jest aż tak bardzo ranny, żeby jego życie zakończyło się tutaj. Ja odnosiłem cały czas wrażenie, że takie właśnie postacie jak Erwin czy Levi mają plot armor. Że to są postacie, które nie zginą. To są postacie, które po prostu są za bardzo lubiane. Erwin zginął. To jest pierwsza od lat. Jestem w stanie to zaryzykować. Od lat scena, w której ginie postać, z którą w jakikolwiek sposób zdążyliśmy się zżyć. A naprawdę, przez ostatnie dwa sezony, drugi, trzeci sezon, w pierwszym sezonie Erwin no nie bardzo mnie interesował. Drugi sezon, w momencie kiedy Erwin bohatersko wręcz, heroicznie, mimo tego, że została mu urwana ręka przez Tytana, walczy dalej. W trzecim sezonie, gdzie podkłada się tak naprawdę pod wyrok śmierci, żeby obalić fałszywego króla. Zżyłem się z tą postacią, mimo tego, że nie uważałem go za jakiegoś superbohatera, który dla mnie byłby jakoś bardzo ważny. Nie, to była postać dla mnie jakby dość mocno poboczna. Ale zawsze zauważałem jego działania, zawsze zauważałem, już nawet płeć zmieniłem w międzyczasie. Zauważałem to, co on robi. Był obecny, był istotny i jestem teraz świadom, że jego nieobecność w historii będzie mnie bolała. Ale tak, Erwin nie żyje. Erwin nie żyje i jest mi przykro z tego powodu. Nie jest mi jakoś strasznie smutno. Bardziej by mi było szkoda Armina. Szkoda mi go było, już widząc jego spalone ciało, które tam ledwo dychało. Erena, Mikasę, Koniego, którzy nad nim płakali. Przy czym Eren i Mikasa w dość agresywny sposób próbowali przekonać Levi'a do tego, żeby użył strzykawki na Arminie. I rzucali ku temu dość dobre argumenty. Bo tak naprawdę teraz zaczynam dostrzegać, że od samego początku tego sezonu Erwin przekazujący dowództwo w ręce Armina i Armin radzący sobie z tym dowództwem, to był znak. To był znak, bo teraz wychodzi na to, że ten dar, który Armin otrzymał, jeszcze zobaczymy, jak on ten dar przyjmie w przyszłym odcinku. Ale możemy się spodziewać, że Armin teraz wejdzie na scenę jako pewnego rodzaju następca Erwina. I tego bym teraz oczekiwał. Wracając do początku. Początek jest o tyle ciekawy, że tak naprawdę Zeke zostawia Bertolda na śmierć. Ale dlaczego? Bo widzi, że Bertolda porwał Eren. I rozpoznaje Erena. Eren z kolei, nie wiem czy już się domyśla, ale rozpoznaje w Zeke'u kogoś podobnego do swojego ojca. I to jest wskazówka dla nas, to jest bardzo mocna wskazówka, ponieważ już wiemy, że Zeke zna Grisha Yeagera, co potwierdza nam po raz kolejny, że Grisha pochodzi spoza murów. W dodatku Zeke jest bardzo do niego podobny. Kto wie tam z mangi, to shadowbany te sprawy, ale myślę, że już na poziomie anime only można sobie wyciągnąć pewne wnioski. Ja zachęcam do tego, żeby te wnioski wyciągać, ale żeby tymi wnioskami się nie dzielić. Nie wiem, czy prawda na temat Zeke'a wyniknie w tym odcinku, w tym sezonie, przepraszam, czy w przyszłych. W ogóle przepraszam was za takie roztargnienie, ale niestety nagrywam ten materiał bez większych przemyśleń, w dużym pośpiechu, bo czasu niewiele zostało do ostatniego, następnego odcinka i gubię się troszeczkę w myślach po całym tygodniu pracy. Zresztą jestem zmęczony, zależy mi na tym, żeby sobie po prostu odpocząć, a na razie nie ma tego gdzieś na horyzoncie. Ale dobra, wracając do tematu, więc Zeke mówi do Erena, że obiecuje mu, że go ocali. Przed czym? Nie wiem. Prawdopodobnie Eren jako syn Grisha Yeagera, czyli kogoś pochodzącego spoza murów, jest jednocześnie postacią, która
należy do świata spoza murów. I Zeke to dostrzega i Zeke chce go zabrać. Tak samo zresztą jak chciał to zrobić Rainer, Bertolt, ani wcześniej. Tylko że oni chcieli po prostu... Może nie, chyba nie chcieli odzyskać koordynatu. Chcieli po prostu zabrać go do jego świata, z którego on pochodzi. Bo tak naprawdę Eren w tym momencie jest takim łącznikiem pomiędzy światem spoza murów, a światem wewnątrz ich. To jest jak dla mnie dość widoczna w tym momencie, dość widoczny związek. Ale prawdopodobnie to się jeszcze rozwinie, także nie będziemy o tym teraz dalej gadać. Następna kwestia związana z tym jest taka, że Bertolt zostaje przez Zeke'a zostawiony na śmierć, o tym chyba już powiedziałem. Właśnie z tego tytułu, że no, Zeke musiałby przejść przez Erena, a Erena zabić nie chce w ogóle z nim walczyć, więc ucieka. Ratuje w międzyczasie Rainera. Rainer zostaje uratowany, więc dla Rainera to jeszcze nie jest koniec. Rainer ma dużo szczęścia. Okej, dobrze. Zobaczymy, co Rainer jeszcze powie. Ciekaw jestem, jak Rainer zareaguje na śmierć Bertolda, bo ta istotna scena, gdzie oni się żegnają tym takim uderzeniem w plecy, no jest dość znamienna, tak? I jestem ciekaw, jak Rainer właśnie zareaguje na to, że drugiej takiej sceny nie będzie. To było pożegnanie między nimi, oni już się już więcej nie spotkali. No, spotkali się, ale tak naprawdę Rainer nie jest do końca świadom tego, co Bertolt mu powiedział, bo miał urwany łeb wtedy. No cóż. Więc Bertolt zostaje poświęcony? Można to tak powiedzieć? Oczywiście jego ciało jako Titan Shiftera zostaje wykorzystane do tego, żeby Armin odmienił się z Tytana. I scena, w której Bertolt zostaje zjedzony, w której w panice woła o pomoc wobec ludzi, których zdradził, to jest mocna scena. To jest scena, którą oglądałem z żalem. Bo Bertolt, mimo tego, że ostatecznie stał się antagonistą, to ze swoimi celami, ze swoimi ideami, był postacią mi bliską. Był postacią, która dopiero teraz na końcu utwierdziła się w swoich przekonaniach, ale wcześniej on walczył z tym. On wcześniej widać było w drugim sezonie przede wszystkim, że on nie rozumiał tego, dlaczego tych ludzi musi zabijać. On wiedział tylko, że musi. Chyba teraz też nie do końca zrozumiał. Po prostu wmówił sobie, że oni są źli i że trzeba ich wszystkich wytuć, bo tak go wychowano. Szkoda mi Bertolda. Ale Bertolda nie ma. Także to jest kolejna, obok Erwina, śmierć postaci, do której byłem przywiązany. I wierzę, że wy również byliście przywiązani do tych postaci. Nie mówię, że to są postaci, które mamy lubić. Że te postacie są tu protagonista, tu antagonista, że antagonista ma być lubiany i antagonista ma nigdy nie zginąć, antagonista ma zostać antagonistą albo się odkupić i nawrócić. Nie. Nie o to chodzi. To są postacie, z którymi po prostu spędziliśmy dużo czasu. To są postacie, których śmierć boli. Po prostu boli, że już więcej tych osób nie będzie na ekranie. Zarówno Erwina, jak i Bertolda. Lubiłem ich jako postacie. Ich kreacje były naprawdę dobrze poprowadzone. Ale nie ma ich. Jest mi przykro z tego powodu. Mam nadzieję, że przynajmniej część z was podziela moje emocje z tym związane. Wracając jeszcze do decyzji Rivaja. Rivaj odczytał tak naprawdę ostatni ten ruch Erwina, jako to, że Erwin sam nie chce, żeby zmieniano go w Tytana. Że Erwin faktycznie pożegnał się ze swoim marzeniem, jakim jest dotarcie do piwnicy. W dodatku podejrzewam, że Rivaj wewnętrznie porównał sobie cele, takie osobiste cele Erwina i osobiste cele Armina. Ostatni odcinek pierwszej części tego sezonu, gdzie Rivaj podsłuchał rozmowę Armina, Erena i Mikasy, gdzie Armin mówił znowuż, ja też opowiadałem o tym, mówił znowuż o tych całych ideach, że chcemy wyjść za mury, chcemy przekroczyć granice naszego tak naprawdę istniejącego świata, zobaczyć to, co opisywane jest tylko w jakichś mitycznych wręcz księgach, zobaczyć pustynię, zobaczyć oceany, zobaczyć ten świat. To jest ogromne marzenie, to jest ogromna ambicja, za którą Armin zginął za to marzenie. W cudzysłowie zginął, prawie zginął. Z kolei Erwin nie zginął za swoje marzenie, on porzucił swoje marzenie. Żeby inni mogli, zwyciężyć, żyć dalej, marzyć.
I podejrzewam, że Rivaj w tamtym momencie, kiedy podjął decyzję o wstrzyknięciu substancji tytanicznej do ciała Armina, zdecydował, że Erwin poświęcił się po to, żeby tacy ludzie jak Armin mogli dalej marzyć. I to dodaje bardzo mocno głębi całej rezygnacji, całej ostatecznej myśli Erwina i dla mnie on ginie jako bohater. A z Arminem jeszcze się zobaczymy, Armin jeszcze ma nam sporo do pokazania, liczę na to, że jego nowa tytaniczna forma, tak, Armin będzie kolosalnym tytanem, to będzie coś wielkiego. Na przykład 60-metrowego. Także szykują się przed nami, podejrzewam, jeszcze spektakularne wydarzenia. Jestem ciekaw bardzo, jak Armin zareaguje na to, że teraz jest Titan Shifterem, tak jak Eren. Że ma potencjalnie te same możliwości. To jest niesamowicie ciekawe. A już w jutrzejszym odcinku, kochani, piwnica. Kurwa mać, piwnica. 56 odcinków. No 55, 56 odcinek piwnica. Czekamy, bo jest na co. Moi drodzy, dzięki wam serdeczne za poświęcony czas. Jeszcze raz bardzo was przepraszam za no taką delikatną niefrasobliwość przy tym materiale. Musicie mi to wybaczyć. Robię te materiały totalnie spontanicznie. Często w biegu, jak na przykład dzisiaj. No, ale mam nadzieję, że udało się jakieś wam tam meritum z tego wyciągnąć. I tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli podobał wam się ten materiał. Zachęcam was do subskrybowania kanału, jeśli chcecie być na bieżąco. No i oczywiście zapraszam do dyskusji. W tym trochę ostatnio zawodzicie, więc poganiam. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć.